Witam wszystkich ponownie w domowym laboratorium Korona Wiedzy. Teraz pokażę Wam doświadczenie. Może najpierw ucznie. Bierzemy szklankę. Jak chcemy zrobić z jajka gumową piłeczkę. Bierzemy zwykłe, surowe jajko, wkładamy do szklanki albo do jakiegoś szklanego pojemnika i zalewamy octem. Zobaczymy, co się dzieje. Zaczyna wnikać ocet w skorupkę jajka i pojawiają się bąbelki powietrza. Teraz pokażę Wam, oczywiście zrobiłam wcześniej to doświadczenie, żebyście zobaczyli efekt końcowy. Jak wygląda jajko po 24 godzinach. Ale jeszcze nic nie wiadomo, co się z tym jajkiem stało. No więc bierzemy jajeczko. Wyciągamy delikatnie. Opłuczymy w wodzie. Z tego octu musimy płukać. Tak? No i co? Spróbujemy. Zrobiło nam się piłeczka gumowa, tak? Ładne ma kolory. Można też podświetlać i zobaczyć, czy znajduje się w środku żółtko. Już powoli się zbliżają jajka do powierzchni. No i skupimy już cały sól. I proszę zobaczyć. Jajka pływają na powierzchni. Jeśli chcielibyśmy teraz zrobić, żeby te jajka wróciły na dno, co robimy? Po prostu dodajemy zwykłej wody. Wlewamy do jednej szklanki, mogą być węższe nawet, wlewamy wodę. Do zwykłej wody dodajemy troszeczkę barwnika spożywczego lub tusz do drukarek. Parę kropel dosłownie. Bo to jest mocny tusz. Mieszamy. Do drugiej szklanki wlewamy olej. Zwykły spożywczy olej. Szklanka musi być napełniona do pełna. Szklankę z wodą i z barwnikiem plastikową
nakładką, ale taka musi być szersza niż średnica szklanki. Odwracamy, kładziemy na szklance z olejem, delikatnie tylko przesuwamy i proszę zobaczyć, co się dzieje. Zamieniają nam się płyny miejscami, woda jako taki rzadszy płyn idzie na dół, a olej do góry. Następnym doświadczeniem naszym domowym laboratorium Korona Wiedzy będzie też gęstość i głośność, ale zobaczymy, co się będzie działo, jak włożymy różne przedmioty. Na początek wlejemy do szklanki miód. Musi być lejący. I odmierzamy równe części poszczególnych płynów, żeby była, ładnie to wyglądało i żeby był efekt. Następnie wlewamy wodę pomalutku z brzegu. Mniej więcej tyle, taką część. I na koniec delikatnie wlewamy olej. Mamy mniej więcej chyba części równo, tak? Teraz mamy cztery przedmioty, drodzy Państwo. Na ten spinacz do dokumentów, winogron, nakrętkę plastikową i piłeczkę ping-pongową. No i zobaczymy, co się będzie działo z tymi przedmiotami. Najpierw wrzucamy spinacz. Zobaczmy, jako że to jest metal, powinien pójść na samo dno. Potem wrzucamy winogron. Następnie włożymy nakrętkę i na końcu piłeczkę.